Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Dzisiaj Jackson American Series Solois SL2MG w wykonaniu Satin Black, czyli satynowy, czarny, piękny kolor. Bardzo dobry instrument. Miałem już do czynienia z kilkoma instrumentami tej serii i powiem Wam już na starcie, że jest top. Nie dość, że Jackson trzyma klasę i poziom nawet w tych tanich instrumentach, to w tych przechodzi samego siebie, bo jakość jest naprawdę topowa. Mamy tutaj korpus wykonany z olchy. Most to Floyd Rose 1500, dwa przetworniki EMG, czyli EMG 81 i 85. Trójpozycyjny przełącznik, potencjometr głośności, potencjometr tonów, gniazdo w tym miejscu. Szyjka idealnie wpasowana tutaj w korpus. Mamy tutaj dojście do wysokich progów na poziomie high-end. Moglibyśmy grać nawet tutaj na końcu przetwornika, gdyby jeszcze były progi. Bez problemu dojście do tych wysokich progów jest. Bardzo przyjemna, smukła szyjka, która zwie się u nich Speedneck. Wykonana jest z klonu. Na to naklejono hebanową podstrunicę o radiusie zmiennym od 12 do 16 cali i nabito na tą podstrunicę 24 progi jumbo ze stali nierdzewnej. Dodatkowo takie zęby niby rekina bez tego wycięcia. To jest akurat znany kształt z Jacksonów. Główka również polakierowana nawet od frontu w macie z dużym białym logotypem Jackson. Klucze Gotoh MGT, blokada, żeby wszystko nam pracowało. Czego chcieć więcej? Gitara wyciągnięta jest z zawodowego futerału, bardzo dobrze brzmiąca. Nic dodać, nic ująć. Jeżeli lubicie Jacksona, jeżeli zawierzyliście tej firmie, a naprawdę potrafi robić świetne instrumenty, przecież również od dekad zaopatrza genialnych gitarzystów w swoje instrumenty, to ten konkretnie egzemplarz czeka na Ciebie może, mój drogi widzu. Link do tej gitary znajdziecie pod spodem. Jeżeli macie do czynienia z Jacksonami, wpadł Wam ostatnio w ręce jakiś fajny egzemplarz, to napiszcie o tym w komentarzach. Ja się z Wami żegnam, subskrybujcie nasz kanał i posłuchajmy, jak brzmi ta wybitna gitarka. Trzymajcie się, cześć! Thank you.
We'll be right back.